Witam Państwa bardzo serdecznie, wszystkich jeszcze raz. Za chwilę przejdziemy do naszego dzisiejszego tematu. Tematu, który jest związany z cyklem szkoleń online dotyczących równoważenia i regulacji nie tylko instalacji ciepłej wody użytkowej, ale też instalacji na przykład centralnego ogrzewania. Tym razem, tak jak już Państwo na pewno wiecie, bo rejestrowaliście się przecież Państwo na nasze spotkanie, będziemy się zajmowali ciepłą wodą użytkową. Proponuję, żebyśmy zaczęli od przedstawienia naszych prowadzących. Jest mi bardzo miło powitać Pana Jerzego Góralewicza, który jest niezależnym ekspertem, który zajmuje się optymalizacją pracy, działania, kosztów związanych z instalacjami centralnego ogrzewania od ciepłej wody użytkowej. No, możecie Państwo porównać Pana Jerzego na bardzo ładnej grafice oraz z tym, co widać na żywo. Po 40 latach. Podobno po 40 latach. Pani Olga wspominała, że dwie osoby będą zajmowały się tak zwanym czatem, czyli komunikacją z Państwem podczas prezentacji. Jest to mój kolega, nawet można powiedzieć, że ze studiów, Andrzej Hendel. Pełni on funkcję starszego kierownika sprzedaży w dziale budownictwa mieszkaniowego. Witaj, Andrzej. Drugą osobą, która wspiera nas na czacie, jest również mój kolega Grzegorz Gładys. Grzegorz jest koordynatorem sprzedaży również w dziale budownictwa mieszkaniowego i pracuje na Śląsku i w Małopolsce. No i całkiem po lewej stronie widzicie Państwo mnie, Sebastian Brzoza, tak jak już wspominałem, zajmuję się koordynacją pracy działu wsparcia technicznego. Może jeszcze mała dygresja na temat tych naszych podobizm, bo pewnie Państwo zauważyli, że Pan Jerzy wygląda trochę inaczej niż na grafice. Mogę powiedzieć, że Andrzej w stosunku do zdjęcia wymłodniał, Grzegorz w stosunku do zdjęcia zmężniał. No ja mam trochę inny zarost niż na zdjęciu, bo na zdjęciu prawie w ogóle zarostu nie mam. No i fryzura też jakby inna. Ale może przejdźmy do konkretów. Sprawami fryzur i innych rzeczy może zajmiemy się już po webinarium. Proszę Państwa, dzisiaj chcielibyśmy zaproponować Państwu takie spotkanie, myślę, że w formie nawet dość luźnej, ale to spotkanie ma na celu przekazać Państwu wiadomości, informacje, może uporządkować te informacje na temat, jak poprawić działanie instalacji ciepłej wody użytkowej oraz obniżyć koszt użytkowania tej instalacji. To jest ogólnie ujęty temat, który dostali Państwo w zaproszeniach, czyli poprawnie działająca i oszczędna instalacja ciepłej wody użytkowej i co ważne, na bazie praktycznych wskazówek i doświadczeń z budownictwa mieszkaniowego. Czyli dzisiaj podczas tej dzisiejszej prezentacji na pewno nie będziemy mówili na temat tego, co można znaleźć w naszym katalogu, jaki kolor ma pokrętło zaworu, jakie są średnice zaworów i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o konkretnym rozwiązaniu i o doświadczeniach z życia wziętych. Zanim przejdziemy do tematu ciepłej wody użytkowej, to dosłownie parę słów na temat tego, z czego najbardziej, myślę, może się szczycić firma Danfoss i ludzie, którzy tą firmę tworzą. Jest to firma, która jest firmą od samego zarania bardzo innowacyjną. Co roku czy co parę lat wprowadzamy nowe urządzenia, które są krokami milowymi, jeżeli chodzi, no mówię teraz o naszym dziale, które są krokami milowymi, jeżeli chodzi o ogrzewanie, wodę lodową, ciepłą wodę użytkową. I myślę, że takimi rzeczami, które są najbardziej zbliżone do Państwa, tym, czym Państwo się zajmujecie, to jest na pewno pierwszy zawór termostatyczny, który firma Danfoss wprowadziła w roku 1943. Kolejną rzeczą, która myślę bardzo zmieniła rynek instalacji centralnego ogrzewania, to była głowica termostatyczna. Pierwsza głowica była wprowadzona na rynek w roku 1965. Myślę, że rok
1980 też jest dość ważny, ponieważ jest to rok, w którym Danfoss zaproponował na rynku pierwszą przetwornicę częstotliwości dla instalacji klimatyzacyjnych. Myślę, że teraz wszyscy z nas używają pomp tak zwanych elektronicznych, ale cząstka myśli technicznej Danfossa na pewno w takich pompach jest. Kolejna rzecz dość ważna dla instalacji ciepłej wody użytkowej, to w roku 1999 wprowadziliśmy na rynek pierwszy wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny do instalacji ciepłej wody użytkowej. No od tego roku parę lat minęło, bo to już 18 lat i proszę Państwa, w ciągu ostatnich 18 lat wprowadziliśmy wiele zmian w zaworze. Na początek to było to, że w roku 2002, czyli po 3 latach sukcesów zaworu TCV, który okazał się rewolucją na rynku, wprowadziliśmy modyfikację tego zaworu, nazwaliśmy ją MTCV. Ta modyfikacja pozwalała nie tylko na równoważenie termiczne instalacji ciepłej wody użytkowej, ale na także wykonanie procesu przegrzewu, czyli zabezpieczenie przed legionellą. I w 2002 roku wprowadziliśmy zawór MTCV z grzybkiem wykonanym z materiału DZE. W 2005 roku wprowadziliśmy modyfikację grzybek z materiału RG5 i w roku 2016 bardzo nowoczesne rozwiązanie, grzybek wykonany z kompozytu. Więc to rozwiązanie na rynku istnieje, można powiedzieć, 18 lat, ale tak naprawdę cały czas to rozwiązanie rozwijamy. Też ważne urządzenie dla branży ogrzewnictwa to 2010 i wprowadzenie pierwszej głowicy elektronicznej termostatycznej na rynek. No a w tym roku, dosłownie za 2 tygodnie, będziemy mieli premierę drugiej generacji głowic elektronicznych Eco. Na razie dałem tutaj znak zapytania, na razie nie mogę Państwu wyglądu tej głowicy pokazać, ale za 2 tygodnie będzie wszystko jasne. Myślę, że to będzie kolejna rewolucja, kolejny krok milowy. O innowacyjności Danfoss w dużym skrócie. A teraz mam dla Państwa taką małą zabawę, interakcji z nami. Zanim przejdę do pytania, to chciałem powiedzieć, że w ciągu dzisiejszego webinarium będziemy także rozdawali nagrody. Już pierwsza nagroda znalazła swojego właściciela, bo dla osoby, która jako pierwsza zalogowała się dzisiaj do nasze webinarium, trafi bardzo ładny, markowy długopis, naprawdę ładna rzecz. Pan Jerzy próbuje wyciągać swój, ale gwarantuję, że ten jest ładniejszy. No a później jeszcze mamy 2 konkursy. Natomiast wracając do tego slajdu, który Państwo widzicie, proponuję, żeby w tych 3 chmurkach Państwo zaznaczyli punktem kolorowym, czy w jaki sposób chcecie, jakie rozwiązanie stosujecie. No widzę, że za mało chmurka, jeżeli chodzi o równoważenie termiczne. Ja się bardzo cieszę, że jest taka odpowiedź, że Państwo znacie taką metodę. Również dużo buziek widzieliśmy. No, tak, coś się skasowało, ale ja zapamiętałem, że równoważenie termiczne to była ta opcja, którą Państwo wybieracie, znacie, lubicie. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, ponieważ myślę, że będziemy mogli bardzo rozwinąć temat równoważenia termicznego podczas dzisiejszego spotkania. Proszę Państwa, zanim zaczniemy rozmawiać o rozwiązaniu, które poprawia pracę instalacji ciepłej wody użytkowej, które pomaga zaoszczędzić dużo pieniędzy i też czasu, chciałem porozmawiać o tym, czym tak naprawdę dysponujemy. Czyli o podstawie prawnej, która mówi o tym, jaka ta woda, jaka temperatura tej wody ciepłej powinna być w instalacji, trochę o komforcie użytkowania, no i później przejdziemy do aspektów technicznych i do gotowego rozwiązania. Proszę Państwa, średnia struktura zużycia energii w budynkach mieszkalnych wygląda mniej więcej tak jak na tym wykresie, który obecnie Państwo widzicie. W sumie na ogrzewanie i wentylację oraz ciepłą wodę użytkową przeznaczamy około 84% energii zużywanej w budynku mieszkalnym. Dobrze, jak wygląda podstawa prawna, jeżeli chodzi o budynek, o instalację w budynku?
Jest rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, które mówi nam o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki nowo projektowane i modernizowane. I paragraf 120 tego rozporządzenia zajmuje się instalacją ciepłej wody użytkowej. I w punkcie drugim tego paragrafu możemy się dowiedzieć, że instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwić uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 stopni, nie wyższej niż 60 stopni. Natomiast punkt 2a mówi o tym, że instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać także przeprowadzenia ciągłej lub okresowej dezynfekcji. Ma ta dezynfekcja na celu ustrzec nas przed zachorowaniem na chorobę zwaną legionellozą od nazwy bakterii Legionella. I jedną z metod dopuszczanych przez ustawodawcę jest metoda termiczna. Czyli powinniśmy okresowo podwyższać temperaturę wody w instalacji między 70 a 80 stopni Celsjusza. Także instalacja wody ciepłej powinna mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnych dla danej instalacji ciśnienia i temperatury. Tak naprawdę jak sprawa wygląda z temperaturami ciepłej wody użytkowej w punktach czerpalnych, o tym jeszcze szerzej opowie pan Jerzy, bo się okazuje, że są różne wyroki różnych sądów, które mówią, że to tak nie do końca, między 55 a 60 stopni musi być zawsze, ale to pan Jerzy na slajdzie tam około 65 będzie mówił na ten temat. Natomiast oprócz podstawy prawnej dotyczącej budynku jest jeszcze podstawa prawna dotycząca zdrowia. I to jest rozporządzenie ministra zdrowia z marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. I załącznik pierwszy, punkt D, mówi, że określa, jakie powinna ta woda spełniać wymagania mikrobiologiczne, a załącznik numer 7 mówi o minimalnej częstotliwości pobierania próbek wody ciepłej, żeby sprawdzić, czy tam nic złego się nie dzieje z tą wodą, czy na przykład nie ma w niej bakterii Legionella. Tyle o podstawie prawnej. Teraz trochę na temat tego, czym kierowaliśmy się, tworząc nasze rozwiązanie dla instalacji ciepłej wody użytkowej. Więc na pewno pierwsza rzecz, komfort użytkownika. Chodzi o to, żeby woda ciepła była dostępna dla każdego użytkownika w tej samej temperaturze, w bardzo krótkim czasie. Po prostu dostępność ciepłej wody musi być spełniona. Nie może być tak, że ktoś płaci za ciepłą wodę, a tak naprawdę na wylewce przez 2-3 minuty ma wodę zimną. Kolejna rzecz to jest aspekt ekonomiczny, czyli koszty podgrzania ciepłej wody użytkowej. Nasze rozwiązanie ma służyć zmniejszeniu kosztów związanych z ciepłą wodą użytkową. Kolejny aspekt ekonomiczny to są w ogóle ogólnie wysokie koszty wody. No i to jest też bogactwo, o które powinniśmy dbać, nie powinniśmy zużywać niepotrzebnie tego bogactwa. Kolejna rzecz, zabezpieczenie instalacji przed skażeniem bakteriologicznym. Ja mówiłem wcześniej, że w 2002 roku wprowadziliśmy nową wersję zaworu TCV, która też umożliwia taką funkcję. Także zabezpieczenie instalacji przed wytrącaniem się osadów oraz zmniejszenie ryzyka oparzeń. Jeżeli mówimy o komforcie użytkownika, no to kluczową rzeczą jest utrzymanie stałej, komfortowej temperatury wody we wszystkich punktach poboru. Bardzo ważną sprawą jest skrócenie czasu oczekiwania na ciepłą wodę, zapewnienie niezawodności dostawy ciepłej wody, możliwość indywidualnej nastawy temperatury według preferencji użytkownika i prosta adaptacja instalacji ciepłej wody użytkowej, zarówno w instalacjach istniejących, jak i nowo projektowanych, do tego, żeby można było ją zrównoważyć termicznie. Te wszystkie oczekiwania wzięliśmy pod uwagę, konstruując nasze rozwiązanie, które pozwala na dynamiczne równoważenie instalacji ciepłej wody użytkowej. Proszę Państwa, gdybyśmy w instalacji nie stosowali dynamicznego równoważenia, czy tylko nasza instalacja by była zrównoważona metodą statyczną, czyli byłyby zastosowane na niej kryzy, ręczne zawory równoważące, myślę, że wiele instalacji ciepłej wody użytkowej nadal tak wygląda, to proszę spojrzeć, co się dzieje z temperaturą wody na wylewce. Im bliżej miejsca wytworzenia ciepła, ciepłej wody użytkowej, tym ta temperatura oczywiście wody jest wyższa,
im dalej od tego miejsca ta temperatura wody maleje. Niestety nie gwarantuje to komfortu użytkowania instalacji, bo po prostu użytkownicy mieszkający na najwyższych piętrach czy w punktach najbardziej oddalonych od miejsca wytworzenia ciepłej wody użytkowej, no są na tym stratni, czekają na wodę, ta woda nie jest taka tak ciepła, jakby chcieli. Jeżeli zastosujemy metodę dynamiczną, czyli zastosujemy zawór termostatyczny dedykowany do ciepłej wody użytkowej, to wtedy proszę spojrzeć, co się dzieje. Woda w punktach czerpalnych najbliżej, jak i najdalej od miejsca wytworzenia ciepłej wody użytkowej ma taką samą temperaturę. Jest to metoda dynamiczna, termiczna, stosujemy w niej zawory termostatyczne, o których konkretnie o ich nazwie, o ich funkcjach powiem za chwileczkę. Aspekty ekonomiczne, gdybyśmy mieli bardziej rozwinąć, myślę, że pan Jerzy zrobi najlepiej, bo pokaże przykłady z życia wzięte, ale co możemy zagwarantować stosując rozwiązanie dynamiczne równoważenia instalacji ciepłej wody użytkowej, zwanej też często równoważeniem termicznym. Zmniejszamy zużycie energii poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum przepływów cyrkulacyjnych. Te przepływy cyrkulacyjne naprawdę często są tak wysokie, tak ogromne, że aż dziwimy się, analizując kolejne przypadki, że tak właśnie to wygląda. Zmniejszamy zużycie wody poprzez skrócenie czasu oczekiwania na ciepłą wodę, no i gwarantujemy, co bardzo ważne, bardzo szybki okres zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych na modernizację czy wyposażenie instalacji właśnie w termiczne zawory, termostatyczne zawory cyrkulacyjne. I pan Jerzy w dalszej części prezentacji pokaże, jak rzeczywiście możemy te nakłady zmniejszyć. Kolejną rzeczą dość ważną jest zabezpieczenie instalacji przed skażeniem bakteriologicznym. Ja może tylko wspomnę o tym, że optymalna temperatura wzrostu bakterii Legionella to jest około 36 stopni Celsjusza. To jest temperatura naszego ciała. A rozpoczęcie procesu pasteryzacji, czyli walki z bakterią Legionella, występuje po przekroczeniu temperatury 46 stopni. I czas procesu dezynfekcji według skali Brundretta zależy od temperatury i na przykład dla temperatury 48 stopni Celsjusza wynosi aż 30 godzin, a dla temperatury 58 stopni Celsjusza wynosi już tylko 30 godziny. Myślę, że każdy z nas, który ma do czynienia z instalacją ciepłej wody użytkowej, spotkał się, teraz się spotyka lub w przyszłości się spotka z problemem korozji i zabezpieczeniem instalacji przed korozją. Oczywiście szybkość procesu korozji zależy od składu chemicznego wody, jak i też równowagi składników ochronnych, które występują w medium, w wodzie. Też bardzo duży wpływ mają składniki korozyjne, takie jak chlor, dwutlenek węgla czy wolny tlen w wodzie. Też temperatura zbyt wysoka ciepłej wody użytkowej powoduje, że zjawisko korozji cynkowej występuje 10 razy szybciej, chociażby w temperaturze 65 stopni w stosunku do temperatury 55 stopni. Wahania temperatury po prostu przyspieszają korozję stali. Też bardzo ważna rzecz, żebyśmy byli w stanie kontrolować wytrącanie się osadów w instalacji. Ważne jest to, żeby wiedzieć, jakie jest początkowe stężenie wodorowęglanów, czyli twardość wody, jaka jest temperatura, czas i sposób podgrzania oraz występowanie w wodzie CO2, który akurat tutaj nazywa się dwutlenkiem równowagi, przepraszam. Proszę Państwa, jeżeli, o tu widzę, że parę slajdów niestety nam przeskoczyło, o przepraszam, tak naprawdę z tego mojego przemówienia kilkuminutowego powinien być wniosek wyciągnięty, czyli jaka powinna być odpowiednia temperatura ciepłej wody. Czy 40 stopni dla zapewnienia komfortu użytkowania, czy może 55-60 stopni, dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia legioneli, 45 stopni dla zmniejszenia ryzyka poparzeń, a może 50 stopni dla zmniejszenia ryzyka wystąpienia korozji i osadów.
Myślę, że na to pytanie odpowie Pan Jerzy. Natomiast ja chciałem Państwu pokazać nasze gotowe rozwiązanie na wszystkie problemy z instalacją ciepłej wody użytkowej. Jest to wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkularny, nazwa handlowa MTCV. Jest to zawór, którego koncepcja oparta jest na rozbudowie tego zaworu. Czyli możemy zacząć wyposażenie instalacji od wersji podstawowej A, która służy do termicznego równoważenia instalacji. Możemy przejść później, po kilku latach, do rozbudowy o automatyczną funkcję dezynfekcyjną. Wtedy powinniśmy zawór rozbudować o moduł dezynfekcyjny oraz o termometr, który pozwoli nam na sprawdzenie temperatury przegrzewu. Możemy pójść też krok dalej, czyli rozbudować system do systemu elektronicznego sterowania procesem dezynfekcji. Wtedy pojawia się czujka temperatury, pojawia się napęd, pojawia się specjalny moduł montowany w gniazdo dezynfekcyjne i pojawia się jeszcze coś, czego nie ma na zdjęciu, ale będzie później. To jest sterownik CCR, no niestety nie uda mi się ładnie napisać, CCR2, który zarządza procesem dezynfekcji. No chodziłem do szkoły, ale z plastyki chyba miałem truje. Proszę Państwa, ważne jest to, że to jest zawór, który możemy rozbudowywać. Myślę, że tak jak klocki znanej firmy, nie będę reklamował, chociaż firma też z Danii, tak jak Danfoss, ten zawór można bardzo ładnie rozbudowywać. Ale wróćmy do wersji podstawowej. Wersja A, Basic, równoważenie termiczne instalacji tylko i wyłącznie albo aż. Co jest ważne? Nie wystarczy zaworu oczywiście wyciągnąć z pudełka i zamontować na instalacji. Musimy wykonać na nim właściwą nastawę zgodną z projektem. Jest to klucz do sukcesu, klucz do oszczędności, klucz do tego, żeby każdy z użytkowników miał w tym samym czasie temperaturę, wodę o tej samej temperaturze. Brak równoważenia termicznego instalacji, no, instalacja bez tego wyposażenia no, wygląda tak, tak, pod, na pionach cyrkulacyjnych nie mamy żadnych zaworów. Ta woda tak naprawdę płynie po całej instalacji tak jak chce. Nie jesteśmy w stanie kontrolować temperatury na wylewkach, w punktach czerpalnych. Instalację rozbudujemy o zawory MTCV montowane na pionach cyrkulacyjnych, to sytuacja znacznie się poprawia, ponieważ w każdym punkcie czerpalnym gwarantuje taką samą temperaturę wody na wylewę. Ale jedna ważna rzecz, jeżeli przechodzimy z układu tego, czyli brak równoważenia termicznego, w układ, w którym zastosowaliśmy zawory MTCV, musimy pamiętać o właściwym punkcie pracy pompy. Ten punkt należy sprawdzić, należy go policzyć. Myślę, że w wielu przypadkach będzie konieczna zmiana pompy na nowo albo zmiana punktu pracy pompy. Natomiast jeżeli pójdziemy krok dalej i rozbudujemy instalację o sterownik CCR2, który służy do elektronicznego, automatycznego przeprowadzenia procesu dezynfekcji, wtedy należałoby pamiętać o dwóch właściwych punktach pracy pompy, bo jeden pracy będzie dedykowany dla zwykłej pracy instalacji, czyli równoważenia termicznego, a drugi punkt pracy pompy będzie konieczny wtedy, kiedy będziemy dezynfekowali instalację ciepłej wody użytkowej. Podsumowując, cztery najważniejsze rzeczy, które na pewno będziecie Państwo w stanie docenić po zastosowaniu zaworu MTCV. Jest to rozwiązanie uniwersalne do wszystkich instalacji cyrkulacyjnych. Zapewnia oszczędność energii, ograniczenie cyrkulacji. Zapewnia oszczędność wody dzięki utrzymaniu stałej, odpowiedniej temperatury wody w cyrkulacji, czyli po prostu skrócenie czasu oczekiwania na ciepłą wodę użytkową. No i będziemy w stanie zapewnić jednakowe temperatury w całej instalacji. Oczywiście jest parę jeszcze dodatkowych bonusów, czytelna prosta nastawa temperatury, adaptacja do funkcji dezynfekcyjnej pod ciśnieniem wody na tej instalacji, dowolne położenie zaworu i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że o rzeczach z życia wziętych opowie już pan Jerzy Góralewicz.
My z panem Jerzym, tworząc tą prezentację, zastanawialiśmy się nad takim mottem przewodnim dzisiejszego spotkania i doszliśmy do wniosku, że bardzo dobrym hasłem będzie optymalizacja kosztów, to nasz cel. Jeszcze raz dzień dobry, Jerzy Góralewicz. Ja zajmuję się czymś, co nazwał optymalizacją kosztów mediów w gospodarce mieszkaniowej. No, tu widzicie państwo moją karykaturę. Jeszcze miałem wtedy włosy, ale to były mleczaki. One wychodzą, jak widzicie państwo, w oryginale, ale nowe przyjdą niedługo. Temat nasz jest jaki jest. Ja współpracuję ze spółdzielniami już kilka dziesięcioleci niestety, bo czas szybko płynie. Temat kosztów ciepłej wody jest w tej chwili tematem na topie. Do tej pory przed ukazaniem się ustawy o efektywności energetycznej w przypadku ciepłej wody stosowaliśmy wskaźnik jednostkowego podgrzania metra sześciennego wody podzielony na kilka przedziałów. Przedział najlepszy do 0,3 GJ na metr sześcienny, później prawidłowy uważaliśmy do 0,4 GJ na metr sześcienny, średnio wysoki 0,41 do 0,6, powyżej 0,6. No ale weszła ustawa o efektywności energetycznej, wprowadzona 1 października zeszłego roku, no i zmieniono, czy dodano paragraf artykuł 45a ustęp 13, gdzie zalecono, że w przypadku przekroczenia ilości jednostkowej ciepła na podgrzanie powyżej 0,3 GJ na 1 metr sześcienny wody właściciel można, czy to? Tak, tak, można. O właśnie, no. Właściciel lub zarządca budynku ma wykonać audyt, który ma odnaleźć przyczyny takiego stanu rzeczy. Panie Jerzy, zanim przejdziemy zadasz mi pytanie. Ja nie zadam ci pytania, zadam pytanie naszym słuchaczom. To jest pierwsze pytanie, które będzie nagrodzone 3 zestawami po 4 głowice termostatyczne Danfoss. A pytanie jest następujące. Jaki zawór z oferty Danfoss dedykowany jest do równoważenia instalacji CWU? Pierwsze 3 dobre odpowiedzi będą nagrodzone tymi zestawami. Mamy pół minuty czasu. Ja myślę, że to już możemy te pół minuty zakończyć, bo już mamy chyba zwycięzców. Panie Jerzy, wracamy do pana prezentacji. Ale może być. Może być? Dobra. To jest dobre. Co zazwyczaj musimy zrobić, żeby się odnieść do tego jednostkowego wskaźnika ilości ciepła na podgrzanie metra sześciennego? Zazwyczaj zaczynamy od wizji lokalnej budynku. No i pierwsze. Po lewej stronie, jeśli ta z zegarkiem jest lewa, macie państwo 3 zdjęcia, jak to wygląda, no niby budynki zmodernizowane. W pierwszym mamy zmodernizowane, bo widać, że instalacja wodna jest wymieniona, zastosowano zawory kulowe odcinające, no i na tym polegała modernizacja. W drugim przypadku podobnie, widzimy inną technologię rur, natomiast trzecie zdjęcie, to widać to ten... Jak ja tym ruszam, czy ja muszę zaznaczyć? Jak ruszasz, to widzisz, to widać. Tak, super. Tu mamy na rurze cyrkulacyjnej pod pionem zawór regulacyjny ręczny, czyli tak zwaną kryzę nastawczą. To, co wcześniej pan Sebastian mówił, regulacja statyczna. My proponujemy zrobienie regulacji dynamicznej, o czym również wspominał Sebastian. Zawór MTCV ma wbudowany termometr, który będzie nam służył do ewentualnej korekty nastaw. Coś mi zmieniasz. Nie, bo widzę na czacie, że piszą państwo, że nie widać zdjęć. Nie ma zdjęć. Próbowałem zmienić slajd. Aha. Dalej nie słychać, nie widać. Słychać.
No tu ktoś pisze, że nie słychać. Widać i słychać. Dobrze, no to jak widać, jak i, słychać, widać to, i słychać, to na tym slajdzie opowiem, co chciałem wyartykułować. Zawór MTCV ma wbudowany termometr, który jest elementem opcjonalnym, który możemy dokupić, zamontować. Termometr jest ładny, więc czasem bywa przedmiotem pożądania ludzi chodzących po piwnicach, dlatego też mówimy, że po wyregulowaniu instalacji należałoby to zdemontować i włożyć do magazynu. Tu mamy coś stąd, dotąd, co jest nazwane w katalogu Danfossa złączką montażową, a nawet kompletem złączek montażowych, bo są to te dwa zawory kulowe z półśrubunkami. Uważamy, że jest to absolutnie niezbędne. Z prostej przyczyny, że tylko oczywiście zawory można by wymienić na dowolne, ale winien być śrubunek, bo zdarza się, że musimy zdemontować zawór MTCV. Często woda jest na tyle brudna, że trzeba coś zrobić i tylko zastosowanie zaworu przed i za, znaczy stosowanie zaworów odcinających przed i za półśrubunków pozwala nam taki zawór zdemontować. Co jeszcze? No ja tu piszę, czy napisałem, że na zaworze powinna być wykonana właściwa nastawa. Właściwa nastawa zawsze zgodna z projektem. Uczulam Państwa na tą pozorną oszczędność niezlecania projektu przy wykonywaniu modernizacji instalacji. To się zazwyczaj mści dość szybko i dużo kosztuje. No ale tak, zaczęliśmy od ustawowego wskaźnika 0,3 GJ na metr sześcienny podgrzania tego metra sześciennego ciepłej wody. Skąd się bierze wskaźnik? No wiadomo, bierze się z faktury od dostawcy ciepła. A jak jest to mierzone? W przypadku większych stacji wymienników zazwyczaj mamy układ taki. Główny licznik ciepła na wysokim parametrze, no i później idą sobie dwie gałęzie, wychodzi CO do instalacji CO i ciepła woda i cyrkulacja do instalacji ciepłej wody. Zazwyczaj nasze budynki w Polsce mają w instalacji CO na niskim parametrze ciepłomierz budynkowy, natomiast w instalacjach ciepłej wody nie stosuje się praktycznie żadnych urządzeń pomiarowych. Czasem stosowane są wodomierze, które mają tylko w jakiś tam sposób pomóc w podziale ilościowym ciepła na podgrzanie ciepłej wody, ale jako w proporcji zużycia owu wody. Czy to jest prawidłowe? No nie do końca, ponieważ przy takim pomiarze dla ciepłej wody ilość ciepła to jest różnica między wskazaniem ciepłomierza głównego a wskazaniem ciepłomierza na CO. Czyli wszelkie straty ciepła z przetworzenia i z przesyłu na sieciach są wliczane w koszt ciepłej wody, co ten koszt dość podnosi. Na tych fotografiach pokazuję właśnie takie dwa budynki, w których ciepła woda była opomiarowana wodomierzami. Dlaczego pokazuję dwa? Bo jest to no, w zabudowie budynek w szeregu, wysoki budynek, w którym dwie klatki stanowią jedną wspólnotę, trzy drugą, no i problemy z rozliczaniem kosztów ciepłej wody, bo jedna ze wspólnot mówi, że płaci za drugą, a druga mówi dokładnie to samo, tylko w drugą stronę. Zaproponowaliśmy do rozliczenia kosztów i opomiarowania kosztów ciepłej wody zabudowę, tak jak na tym schemacie, dwóch ciepłomierzy i to jeszcze ultradźwiękowy. Ciepłomierz
na ciepłej wodzie i drugi ciepłomierz na cyrkulacji, czyli na tym mamy mierzone, ile ciepła i wody weszło jako ciepła woda, a na tym drugim mamy, ile nam wypłynęło, czyli ile ciepła wróciliśmy do dostawcy. Jak wiadomo, drugi czujnik temperatury jest włączany do wody zimnej, czyli mamy wszelkie właściwe ilości ciepła dostarczonego i wyprowadzonego z budynku. W tych dwóch budynkach w Siemianowicach tak wyglądało po zamontowaniu ciepłomierzy, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, panie Jerzy, chyba pan chciał powiedzieć, że Danfoss ma całkiem nową ofertę ciepłomierzy. Są to urządzenia skonstruowane od samego początku. To nie była modernizacja jakichś urządzeń, które mieliśmy w ofercie. I też, panie Jerzy, jeżeli pan się nie obrazi, to ja bym zaproponował krótki, półtora minutowy film, który właśnie przybliży państwu ofertę naszych nowych ciepłomierzy. Knowledge is power. The power to reduce energy consumption through ultra-accurate metering. Using ultrasonic technology for unrivaled long-term precision in all conditions. Meet Danfoss Sono Select, the new heat metering standard for single and multi-family buildings. Ultrasonic technology ensures total measuring precision, even where water quality is low. Compact and robust, Sono Select meets all relevant standards and are produced in accordance with automotive industry quality standards. Intelligent design allows it to be mounted on both supply and return pipes. Ultra-low energy use means the battery lasts for up to 17 years, even with high measuring and data transfer frequency. Sono Select's clear interface is simple to use. Advanced functions can be controlled using the Sono app for fast and accurate setup and commissioning. The meter even features Danfoss diagnostics for rapid error identification and precise servicing. Sono Select, precision energy metering made simple. Creating win-wins at every project stage. Ale jeszcze proszę nam powiedzieć, jak długo czasu pamięta taki ciepłomierz różne rzeczy. Panie Jerzy, i tu pana zaskoczę, bo pan pewnie miał do czynienia z wieloma różnymi ciepłomierzami, to zanim ja odpowiem, to może pan mi powie, jaki to był czas zazwyczaj? No, czas zazwyczaj był półtora, dwa lata. No to ja pana 17 lat na jednej baterii. Może być? Za długo, za krótko? Może być, ale tyle człowiek żyje? No tak, tak. No, tak, ale oczywiście nie możemy zapomnieć o legalizacji, tak, ciepłomierza, bo to jest kolejna rzecz. Ale ja bym tu jeszcze... I jak to szczytywać? Jak to szczytywać? No tu jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo można to robić albo przez Modbus, albo przez Bluetooth, w zależności od tego, jaką wersję mamy ciepłomierza. Tak, telefon, komputer, jakieś inne urządzenie, tak zwane mobilne, czyli tablet. I jeszcze jedna, myślę, kluczowa sprawa, no bo żyjemy teraz w takich czasach, gdzie jednak ta cena się bardzo, bardzo liczy. Proponuję, żeby państwo zapoznali się z cenami naszej nowej oferty ciepłomierzy. Myślę, że będziecie państwo bardzo miło, pozytywnie zaskoczeni, ale to zawsze pomożemy. A zawsze pomożemy w poprawnym doborze ciepłomierza i w takiej konfiguracji, która będzie odpowiednia dla państwa systemu. Widać mnie, czy nie? Nie. Panie Jerzy, tak. wracamy do tematu ciepłej wody użytkowej. Mogę tu pocisnąć? Tak, proszę bardzo. No, udało się. Co chciałem pokazać? Chciałem pokazać jedną rzecz, bo ciągle nie byliśmy pewni,
Jaka jest różnica pomiędzy wskazaniem ciepłomierza głównego a sumą wskazań, czy w przypadku różnicą wskazań ciepłomierzy na niskim parametrze ciepłej wody? Robiliśmy odczyty, no wiadomo, że dostawca daje nam co miesiąc faktury, ale porównywaliśmy wskazanie ciepłomierza producenta ciepła z wynikiem pomiarów w naszych budynkach. A może ta wartość w gigadżulach jest mało ciekawa, natomiast to jest groźniejsze. Proszę zwrócić uwagę, czerwona kreseczka, czyli 100%, to była ilość ciepła rejestrowana przez ciepłomierz główny w stacji wymienników, czyli to dostawała spółdzielnia na fakturze. Na zielono jest pokazane, co pomierzyły nasze dodatkowe układy oparte o ciepłomierze ultradźwiękowe w budynkach. Proszę zwrócić uwagę na różnicę. Różnica łącznie jest około 18% zużycia energii cieplnej, czyli tyle pieniędzy mniej można by wydać, gdyby było opomiarowanie ciepłej wody w budynku. Podkreślam, że jest to okres letni, czyli praktycznie nie ma żadnych innych strat poza stratami przetworzenia na wymienniku ciepłej wody i poza stratami na sieciach. Żeby Państwu powiedzieć, jak wielkie to są sieci, w tym przypadku stacja wymienników stoi 20 metrów od budynku. Niewytłumaczalna jest tak wielka różnica i takich różnic możemy się spodziewać w wielu przypadkach, przy większych zładach również. No i tu właśnie jest taki przykład osiedla. Stacja wymienników, no prawie centralnie i 12 budynków, 12 segmentów. W tej chwili no, opomiarowanie jest takie, jak pokazywałem wcześniej, czyli tylko w stacji wymienników wskazanie ciepłomierza głównego. Poza tym nie wiemy nic. Nie wiemy nic. Wskaźnik akurat dla tego przypadku, wskaźnik na podgrzanie był 0,523 gigajoula na metr sześcienny. No, na podstawie wskazań ciepłomierza w stacji wymienników. Co bym proponował i myślę, że pan Sebastian również w każdym węźle zabudowa kompletu ciepłomierzy, które pozwolą pomierzyć wszelkie parametry ciepłej wody i po prostu i określić, ile rzeczywiście ciepłej wody zużywa każdy budynek zasobny. Może jeszcze wrócę tu. W tym przypadku mamy 12 budynków, łącznie 78 pionów ciepłej wody. No i teraz zawsze rodzi się pytanie, co zrobić, żeby na ostatnim pionie była właściwa temperatura ciepłej wody. Tu ten schemat jest taki poprzerywany, ale wyobraźcie sobie Państwo, mieliśmy obieg w jednej ze spółdzielni, gdzie łącznie było 180 pionów. Żeby na ostatnim pionie zapewnić 45 stopni, co zrobiono? Panie Sebastianie, w stacji wymienników nastawiono jaką temperaturę? Ja już nie pamiętam, ale jakąś fantastycznie wysoką. Było to 67 stopni. Tak. Proszę sobie wyobrazić, co się działo w najbliższych pionach od stacji wymienników. Na końcu było dobrze, ktoś tam uzyskał właściwą temperaturę, ale tu praktycznie mogliśmy doprowadzić do ugotowania człowieka. Co jeszcze często robi się... Ja przerwę na chwilę, bo ja mówiłem 55 stopni, pan powiedział 45 stopni na górę. To jeszcze powiem. Chciałbym, żeby nasi słuchacze odnieśli wrażenie, że mówimy o dwóch różnych temperaturach, a musimy się trzymać... Ale cały czas mówimy o ciepłej wodzie. Dobrze. To jest najważniejsze. Czy pan jeszcze coś tu wspomni w temacie pompy? No ja jak mantrę to wspomniałbym, że musimy pamiętać w trakcie modernizacji o właściwym punkcie pracy pompy.
Jak mamy instalacje z kryzami, z zaworami ręcznymi, wkładamy, wbudowujemy MTCV-y, to pamiętajmy o tym, żeby przeliczyć, jaki punkt pracy powinien być pompy. W przypadku tych wielu pionów często, żeby zapewnić krążenie właściwe, zwiększa się pompę cyrkulacyjną lub daje drugą drodze, tak, co powoduje również zachwianie pracy, no i inne perturbacje. Wróćmy do naszego przykładu. Wskaźnik, jaki był na podgrzanie ciepłej wody, w stanie aktualnym to 0,523 GJ. To jest przed modernizacją. To jest stan dzisiejszy. Co zrobić? No, najpierw mówimy, może by tak obniżyć temperaturę ciepłej wody do 45 stopni. To by nam dało lekkie obniżenie. No, ale nas cały czas interesuje wielkość wskaźnika poniżej 0,3, graniczna. O, i tu mamy takie rozwiązanie. Temperaturę ciepłej wody nadal pozostawiamy w tym przypadku 55 stopni, tak jak ktoś tam sobie wymagał, ale ograniczamy ilość wody cyrkulacyjnej do 4 wymian na godzinę i mamy to, co chcemy. Jeśli po ograniczeniu ilości wody cyrkulacyjnej obniżymy sobie temperaturę do 45, będziemy mieli wskaźnik 0,26. Ostatni wskaźnik jest dla budynku wzorcowego, idealnego, czyli stosunkowo małego, z porządną, właściwie zaprojektowaną, wykonaną instalacją CO z własnym wymiennikiem i z właściwą regulacją przeprowadzoną na zaworach MTCV. Jaki był koszt tej spółdzielni? Aktualny jest taki. No i wszelkie kroki modernizacyjne mogą nas zbliżyć, mówię, do stanu trzeciego, czyli praktycznie jesteśmy w stanie zmniejszyć koszt jednostkowy o połowę. Co to powoduje? No jeśli obniżymy koszt i pokażemy to mieszkańcowi, mieszkaniec nie będzie namiętnie oszczędzał zużycia ciepłej wody, a wręcz być może będzie korzystał w większej ilości z tej ciepłej wody, bo będzie miał troszeczkę taniej. Przeprowadzę jeszcze takie rozważania hipotetyczno-teoretyczne, czyli przy tym wskaźniku, jaki mamy, 0,523, 0,209, czyli to, no, zakreśliłem, przepraszam, odpowiada ilości ciepła, ale to 0,209 jest w całym wierszu, to odpowiada ilości ciepła niezbędnej do podgrzania 1 metra sześciennego wody od temperatury plus 5 do temperatury plus 55. Pozostała ilość to jest strata cyrkulacyjna. W naszym przypadku jest to 0,31, czyli znacznie więcej. To odpowiada ilości wody cyrkulacyjnej na poziomie 15 metrów sześciennych do każdego 1 metra pobranej ciepłej wody. No i tu idziemy dalej. Co może być, żeby dojść do naszego wskaźnika właściwego? Musimy obniżyć ilość krążącej wody do 4 razy na godzinę. Nasz przypadek idealny, no to byłoby to 0,3. I jak Państwo popatrzycie w dół, to tu mamy, ile to kosztuje, 30, 20, 18 i tak dalej. Przy dzisiejszym koszcie 40% stanowi koszt podgrzania wody od 5 do plus 55, reszta to jest cyrkulacja. 60% ceny jednostkowej to była cyrkulacja, czyli w dużej części strata. No i właśnie, jak to jest procentowo, dziś aktualnie jest 100% ograniczenie wody
ilości wody cyrkulacyjnej spowoduje spadek do 57. Jeśli jeszcze obniżymy o 10 stopni temperaturę, będzie 50,2. No a ten budynek idealny, no to już jest kosmos, ale są takie miejsca w Polsce, gdzie osiągamy tego typu wielkości. No w pieniądzach jeszcze raz, koszt dzisiejszy, na zielono pokazujemy, ile można oszczędzić w każdym wariancie na metrze sześciennym ciepłej wody. No to ten wykres podobny tu dla całych zasobów, no ale to już szkoda się pastwić. O, i teraz dochodzimy do czegoś takiego. Tak, panie Jerzy, bo mówił pan o modelizacji, także tak ogólnie powiem, miejsca wytworzenia ciepłej wody użytkowej albo miejsca przygotowania ciepłej wody użytkowej. Proszę państwa, żeby trochę zmienić na chwilę tryb naszej prezentacji, proponuję krótki film na temat węzłów ciepłowniczych Danfoss. Fajnie, że jesteś. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli masz wybór między ciepłem systemowym a innym alternatywnym źródłem, na przykład gazowym, to wszyscy moi użytkownicy obecnie węzłów przy alternatywie gazu wybierają zawsze węzeł ciepły. Przez ostatnie 15 lat zajmuję się wyłącznie automatyką ciepłowniczą, wymiennikami ciepła, a w szczególności węzłami cieplnymi. I tak naprawdę to są produkty, które dla mnie są najważniejsze i oprócz pracy jest to moja pasja. Wykorzystując elementy automatyki zastosowane w węźle DSA Wall, w szczególności zaawansowanym regulatorze pogodowym ECL Comfort 310 i wykorzystując ECL Portal, macie państwo możliwość oszczędzania energii. Zarówno z poziomu regulatora, jak i z poziomu systemu nadrzędnego, jakim jest ECL Portal. Wykorzystując smartfona, możecie państwo zdalnie z dowolnego miejsca na świecie sterować nad tym urządzeniem, sprawdzać aktualną pracę tego urządzenia, mieć kontrolę nad swoim systemem grzewczym, czy centralnego ogrzewania, czy ciepłej wody użytkowej. Najwyższa jakość naszego produktu została potwierdzona wydaniem certyfikatu ISO 9001 TS. Jako jedyny producent węzłów cieplnych w Polsce posiadamy taką normę. Dodatkowo, wypełniając formularz, otrzymasz dostęp do platformy demo, która pozwoli ci zapoznać się, jak działa nasz regulator pogodowy i w jaki sposób możesz oszczędzać tą energię. Proszę państwa, kolega mówił o nowym węźle DSA Wall. To jest strona, która jest poświęcona temu węzłowi. Na tej stronie możecie znaleźć państwo kontakty osób, które od strony technicznej zajmują się tymi węzłami. Możecie państwo również za pomocą tej strony zgłosić u nas chęć doboru konkretnego węzła. Zapraszam do zapoznania się z tą stroną i proszę państwa, żeby państwo pamiętali, że firma Danfoss jest także producentem węzłów cieplnych oraz wymienników. Tak, tu właśnie widzimy stronę, na której są kontakty i możliwość doboru takiego węzła. Przy obniżaniu kosztów ważna jest optymalizacja mocy zamawianej. Jak państwo wiecie, nasze instalacje ciepłej wody były obliczane w oparciu o takie wzory, które są troszeczkę archaiczne, ale to jest coś innego. W tym arkuszu pokazujemy sprawdzenie mocy dla osiedla, dla 1800 osób przy zużyciu rocznym wody 15, ciepła prawie 10 tysięcy gigajouli. I teoretycznie przed laty byśmy wyliczyli, że zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie tej wody byłoby 1,65 MW. Spółdzielnia, działając sama, obniżyła sobie do takiej wielkości, a my sprawdzamy, co jest przy zużyciu, które nam podano za poprzedni rok. No, doszliśmy do tego, że wystarczy 304, czyli od zamawianej wielkości obniżyliśmy o prawie 49%, a
to w stosunku do tego zamówienia pierwotnego jest no, czterokrotnie mniej. Ale jeszcze tu nam się pokazują dwie rzeczy, na które chciałem zwrócić uwagę. Jednostkowe zużycie ciepłej wody miesiąc. Taka wartość 0,774 metra sześciennego na miesiąc na osobę. Odpowiada to 24 litrom ciepłej wody na dobę. No i jest to bardzo mało. Natomiast, jak Państwo widzicie, wskaźnik na podgrzanie jest dla tego osiedla bardzo wysoki, ale to wynika głównie z rozległości, z jakości sieci, bo też musimy wspomnieć o jednym, że no, odbiorca końcowy nie ma na to wpływu, a przy pomiarze ilości ciepła w stacji wymienniku wszystkie straty oczywiście wliczane są do kosztu podgrzania lokatorowi. Dlaczego mówiłem o archaicznych wzorach i o archaicznych wielkościach? No bo tak było liczone, czyli dla zużycia 130 litrów na dobę na mieszkańca. Dziś obserwujemy to tak jak pomiędzy tymi zaznaczonymi przeze mnie wielkościami. Do tej pory spotkałem się tylko z jednym obiektem, który miał zużycie takie, czyli na poziomie 70 litrów, 2,1 metra sześciennego ciepłej wody na miesiąc na lokatora. Tak jest zazwyczaj pomiędzy 50, czyli 1,5 a metr na miesiąc. Dlaczego o tym wspominam? Bo te wzory służą do wymiarowania stacji wymienników, czyli jeśli już na samym początku przewymiarujemy, no to mamy wszystko przewymiarowane i nieefektywne. Należy również pamiętać o normatywach zużycia wody ciepłej i zimnej w przeliczeniu na lokatora, na mieszkańca. Zacznę może od wskaźnika minimalnego, czyli na miesiąc łącznie 3 metry sześcienne wody ciepłej z zimną. Wychodzi na to, że 45% stanowi z tego ciepła woda, czyli 1,35 metra sześciennego. Większość analizowanych przeze mnie obiektów jest na tym poziomie w zużyciu ciepłej wody jednostkowym lub mniejszych. Te dwie wartości, czyli niby wartość średnia, gdzie lokator winien zużyć łącznie 3,75 metra sześciennego wody na miesiąc, no jest mało spotykana, a ta nazwana maksymalną w rozporządzeniu, no jest w ogóle nierealna. Na końcu wrócimy do początku, że ciepła woda jest zjawiskiem dość zagmatwanym, może nie tyle technicznie, ale wiele czynników ma na to wpływ, na koszt przede wszystkim. Taryfa, zużycie ciepłej wody na osobę, parametry wody, straty ciepła w instalacji budynku, moc cieplna zamawiana, no, wyposażenie techniczne mieszkań, sposób dostawy ciepłej wody, ilość osób, sposób regulacji, sposób opomiarowania ciśnienia w sieci wody zimnej i ciepłej. Tych czynników jest głównych tyle, tych pobocznych więc tak, każdy przypadek winniśmy rozpatrywać indywidualnie. No i zazwyczaj nie stosować jakiejś tam wspólnej recepty dla wszystkich obiektów. Ale wróćmy do podstawowego pytania, jaka ma być temperatura ciepłej wody? No bo tu mówimy 45, 50, 55, 60 i tak dalej. Która w końcu jest właściwa. Ściągnąłem ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich opinię w zasadzie jednoznaczną, bo rzecznik wydaje opinie jednoznaczne. Rzecznik rozgraniczył stan prawny na dwa okresy. Przed 12 kwietnia 2002 i po 12
października 2002 dla pierwszego okresu, czyli dla większości budynków budowanych w latach 70., 80., 90. temperatura na wylewce winna być 45 stopni, nie więcej niż 55. Po tej dacie ustawodawca podwyższył temperaturę w rozporządzeniu o 10 stopni, no, maksymalną o 5 tylko, no ale czy to jest właściwe, czy nie, natomiast według mnie jest jednoznaczne. Stare budynki wystarczy 45. Często spotykamy się z takim twierdzeniem, że no, spółdzielnie mówią, dobra, damy 55, żeby mieć święty spokój, bo lokatorzy tak chcą, bo lokator uważa, że jak będzie miał cieplejszą wodę w kranie, to zużyje jej mniej, no bo se dopuści zimny. Ale rodzi to inną rzecz. Małe zużycie wody powoduje podniesienie kosztu jednostkowego, no i straty energetyczne, bo po co obniżać temperaturę wody o 10 stopni, jeśli wystarczy ją podać o temperaturze właściwej. Jak to się ma w zużyciu energii? Bo to jest istotne i to jest najważniejsze, a zużycie jednostkowe energii to są pieniądze. Dla temperatury 45 stopni wskaźnik na podgrzanie metra sześciennego wody bez cyrkulacji to jest 0,167 GW. W przypadku 55 stopni ten wskaźnik nam wzrasta do wartości 0,209. Co to daje w rzeczywistości, jeśli odnosimy wszystko do temperatury 45, czyli ilość ciepła w temperaturze 45 ustalimy jako 100%, no to podwyższanie temperatury o każde parę stopni powoduje wzrost. Każdy jeden stopień podniesiony daje 2,5% w zużyciu energii. Czyli jeśli podwyższyliśmy z plus 45 na plus 55, strata energii jest 25%. I to jest dość ważne. No i teraz, panie Sebastianie, proszę o pomoc, bo to właśnie co chcemy mieć, tak musimy nastawić zawór MTCV podpionowy. No tak, jak chcemy mieć na wylewce 50 stopni. Jak chcemy mieć 50, to sobie nastawimy na 45. Ale skąd to 45 wynika? A to wynika, panie Sebastianie, z tego, co znalazłem w ulotce, przy zaworze, jak go wyciągnąłem z pudełka. Panie Jerzy, to jest prawda, co jest tu zapisane, natomiast to 5 akurat w tym przypadku wynika z tego, jaką mamy stratę temperatury na rurociągu. Pomiędzy tym punktem a tym. Tak, jeżeli akurat tutaj w tej instalacji to jest 5 stopni, no to tak, ustawiamy 45. Ja tutaj wyobrażam sobie, że jest budynek niski. Za chwilę pokażemy troszkę inną nastawę w budynku wysokim. Ale pamiętajmy, że jak obliczamy nastawę na zaworze MTCV, to bierzemy pod uwagę spadek temperatury pomiędzy punktem czerpalnym a zaworem MTCV. Czyli podstawą pionu. Tak, i odejmujemy tą wartość wartości oczekiwanej. Nie dodajemy, tylko odejmujemy. Tak jest. Czasem zdarza się, że konserwator, który chodzi po budynku, widzą 45, mówi, no przecież to 40, chłop będzie miał na wylewce 45, mamy mieć więcej, nie? I to zaczyna podnosić, ale to jeszcze za chwilkę przekażemy. Co teraz? Dalej następny slajd. Następny slajd. Dopiero jest 72, proszę Państwa, jeszcze 1000 do końca. Kolejne pytanie do Państwa, też prosimy pisać na czacie. A nagrodą jest, myślę, już w tym momencie trochę unikalna pozycja, bo chcieliśmy więcej tych nagród zapewnić, ale no, niestety z naszych stanów magazynowych zostało nam niewiele. No wstyd się przyznać, ale jedna książka, chcieliśmy kupić więcej, no ale po prostu nie jest dostępna na rynku, ale książka jest bardzo interesująca. Jest to wydawnictwo napisane przez pana profesora Władysława Szaflika,
z Politechniki w Szczecinie. Jest to projektowanie instalacji ciepłej wody w budynkach mieszkalnych. A pytanie jest, i mamy pół minuty czasu na odpowiedź, jaką temperaturę w świetle przepisów powinna mieć ciepła woda użytkowa? Już mamy zwycięzcę. Co? No to dalej, panie Jerzy. Odpowiedzi państwa były różne. Ja tu pokazuję coś takiego. No może znajomość języków obcych nie jest mi obca ani znana, ale należy nie przekraczać 50 stopni tam, gdzie nie jest to konieczne. Za tym semaforem stał radar, więc wszyscy zostali nauczeni, że 50 to jest maksimum, co tam można mieć. No i wracamy do budynku wysokiego, w którym zazwyczaj w 11-kondygnacyjnym budynku tracimy na pianie około 10 stopni. No bo dobrze, tak wynika. Dobrze by było to wiedzieć, to procent, no, bo jak nie wiemy. Dokładnie tego tak. Nie wiemy, więc musimy to pomierzyć, montując termometr i sprawdzając. Taką nastawę proponujemy przy nastawie wstępnej. Mówię wstępnej, bo cały czas zachęcam państwa do opracowywania projektów. Zarząd jest na tyle stronna, że jest w stanie to policzyć, uwzględniając, czy piony są izolowane, czy nie są i z jakiego są materiału, ale wtedy będziemy mieli nastawy i wtedy mamy jasność. A pomiar pokazuje nam rzeczywistość, bo często jest tak, jak oglądam dziennik, co innego widzę, co innego słyszę. A tutaj parę obrazków z obiektów, które żeśmy wizytowali z kolegą Sebastianem. Proszę zwrócić uwagę, na tym zaworze nas jest na stopni 60 chyba, tak? Tak. No, jeśli nastawiliśmy pod pionem 60, a budynek był wysoki, to na wylewce może jest i 70. To na wylewce, jeśli stacja wymienników podawała, bo to jest właśnie ten przykład, o którym wspominałem wcześniej, te 181 pionów. Budynek najbliższy stacji wymienników, no i taki efekt. Trzeba na to uważać. Nastawa 50, jaka wyszła z pudełka, czyli zawór wyciągnięty z pudełka ma 50, cały czas należy to kontrolować i zmieniać. Jeszcze jedna uwaga. Zawór należy nastawić przed montażem. Błędem jest regulacja instalacji po wykonaniu wszystkiego i przyjściu za miesiąc. Może to być niebezpieczne, ale to jeszcze jeden slajd, który państwa winien w tym przekonać. No, tu pokazujemy niewłaściwy montaż, bo ani nie mamy zaworów odcinających, ani półśrubunków, a poza tym Zawór jest przy suficie, jest skierowany do góry, nie można nic ocenić, nawet nie dało się włożyć lusterka, musieliśmy robić zdjęcie aparatem i dopiero sobie patrzeć, co było nastawione. No i to znowu to, o czym mówimy, właściwa nastawa, termometr, którym możemy pomierzyć, dwa zawory odcinające. No i zawsze projekt. Projekt, bo z projektu wynika właściwa nastawa. A teraz jeszcze jedna taka krótka historia. Też budynki w jednej ze spółdzielni. Pomiar ilości ciepłej wody i cyrkulacji wodomierzami po roku. Są takie wartości. Na ciepłej wodzie 59 tysięcy, na cyrkulacji 54. Ilość pobranej wody przez ten budynek taka. Odpowiada to 9%, czyli prawie 90% wody jest mielone w pewnym sensie bezproduktywnie i to tylko nabija koszty i powiększa straty. To jest stan dzisiejszy, 100%, sprawność instalacji ciepłej wody 58%, wskaźnik był taki. To jest no, przykład nie współgrający z poprzednimi, ale tylko chcę pokazać, co będzie i jak ograniczymy ilość wody cyrkulacyjnej do właściwej wielkości, wskaźnik nam spadnie tak, a sprawność instalacji znacznie wzrośnie. To był przypadek, jak żeśmy rzeczywiście robili. I tam mieliśmy
No, widzicie Państwo, dwa budynki dość wysokie, 180 mieszkań, 30 pionów. Została zaproponowana modernizacja, czyli zabudowa 30 zaworów MTCV. Koszt taki mniej więcej, zwrot 0,34. Dużo czy mało, Panie Sebastianie? Jak to się ma do innych kosztów modernizacji? Jestem przekonany, że akurat modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej jest sprawą najbardziej opłacalną, jeżeli chodzi o instalacje wbudowane w budynki wielomieszkaniowe, czyli czas zwrotu tej inwestycji jest najkrótszy. I to będzie, pokażesz to. Tak, tak. I ja może wrócimy do Twojego slajdu. Natomiast mamy przykłady z budynków rzeczywistych, które istnieją. Można to oczywiście sprawdzić. W tej broszurze, jest to tak zwana broszura oszczędności, w tej broszurze jest też kilka przykładów dotyczących modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, gdzie pokazujemy, ile ta modernizacja kosztowała, jaki był czas zwrotu tej modernizacji. Jeden wziąłem z brzegu z tej broszury, przykład z instalacji CWU przy ulicy Tysiąclecia w Poznaniu, czas zwrotu w latach 0,44 roku, czyli tak naprawdę to jest parę miesięcy, gdzie inwestycja nam się zwraca i jesteśmy w stanie uzyskać bardzo duże oszczędności, więc polecam tą broszurę, można ją sobie ściągnąć z naszej strony internetowej. Była też w materiałach na stronie, która zapraszała Państwa do naszego szkolenia. Panie Jerzy, wracam jeszcze do jednego Pana slajdu. No tak. Tu zawsze każdy się pyta, ile to kosztuje. No więc pokazujemy, może tu jest jakiś stop, ale myślę, że ceny w Danfosie nie wzrosły o 1000%, jak w innych miejscach, tylko o kilka na przestrzeni tych paru lat. Zawór termostatyczny 300, złączki, czyli to jest komplet, dwa zawory ze śrubunkami 64, robocizna, tak szacunkowo. No i termometr, gdyby był potrzebny, opcjonalny. Czyli łącznie pokazujemy, że to jest na jeden pion, 400 prawie 40 zł bez VAT-u, z VAT-em 475. To jest taki szacunkowy koszt, jaki możemy przewidywać na modernizację pojedynczego pionu ciepłej wody wyposażonego zawór MTCV. Oczywiście trzeba wykonać projekt. No a tu jeszcze takie różne ciekawostki z budynków. Proszę na to zwracać uwagę. Ciśnienie na manometrze zabudowanym w zasobniku ciepłej wody w budynku. Przy takiej wartości wiecie Państwo, co się dzieje. Zawory bezpieczeństwa się otwierają. Woda wypływa. Szczególnie nocą jest bardzo duże zużycie i koszty ciepłej wody, nie wiadomo dlaczego, a niebilansowanie się wody pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego a wodomierzy mieszkaniowych dochodzi do kilkudziesięciu procent. No, to jest coś, to tu teraz deweloperzy chcą mieć wszystko zintegrowane na klatce schodowej. Mamy tu 3 mieszkania na tej klatce, no i różne ciekawostki. Proszę się zastanowić, jak to można odczytać. Oczywiście nikt tego nie odczytuje, no ale fajnie wygląda. No, a jeszcze... To jest kropka nad i chyba. To jest kropka nad i, bo jeszcze mieliśmy ostatnio z kolegą Sebastianem taki tekst z jednej ze spółdzielni. No tak, no to wyście te zawory nam wmówili. One były fajne przez rok, dwa, a później to po prostu do niczego. No i poprosiliśmy ich o wycięcie rury, bo instalacja ciepłowody, jak widzicie Państwo, była zrobiona z bardzo dobrych rur, zielonych, nie będę mówił nazwy, ale porządnych rur, półtora roku temu i wówczas wstawiono nasze zawory regulacyjne MTCV. No i po dwóch latach jest jakieś słabe działanie ciepłej wody. Tu mamy odpowiedź. Często nie możemy wymóc na dostawcy ciepła wody
poprawy jakości wody. Ale no, na to trzeba zwracać uwagę, że nie zawsze złe działanie instalacji jest spowodowane, że jest coś po naszej stronie gorzej. Proszę Państwa, wracamy do slajdu, który był na samym początku. W jaki sposób Państwo stosujecie, aby zapewnić poprawne działanie instalacji CWU? Bardzo cieszymy się, że odpowiedź równoważenie termiczne była przeważająca, ale tak naprawdę to powinniśmy pamiętać o pompie, o właściwej wydajności, optymalnej temperatury wody. Powinniśmy pamiętać o równoważeniu termicznym, ale też nie zapominajmy o pomiarowaniu instalacji i o właściwej kondycji technicznej miejsc, w których jest ta ciepła woda wytwarzana. Państwa, zbliżamy się do naszej prezentacji, a co dalej się będzie działo? Włączymy, nas też widzieli na koniec prezentacji. Pan Jerzy już jest widoczny, u mnie ta kamera cały czas się włącza. Po tym szkoleniu będzie dostępne nagranie tego webinarium. Na stronie szkoleń będzie dostępne to nagranie. Mamy oczywiście zaplanowane kolejne szkolenia. Jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania związane z dzisiejszym szkoleniem, to prosimy osoby zainteresowane o kontakt bezpośredni. Jeżeli Państwo potrzebujecie materiałów technicznych, również prosimy o sygnał mailowy, telefoniczny w dowolny sposób. Kolejne szkolenie dla działu budownictwo mieszkaniowe planujemy na początku trzeciego kwartału 2017 i chcemy tam mówić na temat głowic elektronicznych ECO nowej generacji. To jest to urządzenie, o którym mówiłem, że będzie miało premierę za około 2 tygodnie na rynku europejskim. Podsumowując. Właśnie. Tak. To temat rzeka. Ciepła woda to temat rzeka, na pewno. Moglibyśmy tu mówić parę godzin. Natomiast tak, szczególnie w momencie sprawdzania, dlaczego wskaźnik na podgrzanie jest tak duży, no musimy wykonać kilka rzeczy. Ocenić dane od inwestora, bo często te dane bywają różnie zbierane, różnie mieszane, nie zawsze są to rzeczywiste dane. Później przeprowadzić wizję w obiekcie, wysłuchać uwag inwestora, bo często są dość ciekawe opowieści, szczególnie konserwatorów. Przegląd dostępnej dokumentacji. Czasem te dokumentacje też są niewiarygodne. Ostatnio przeglądałem coś takiego, gdzie stacja wymienników była przewymiarowana, nie wiadomo czemu, no ale i tak wykonana i teraz się ktoś dziwi, że ma niezwykłe koszty. Zazwyczaj po czymś takim proponujemy opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej, czyli wskazanie jakiegoś wariantu modernizacyjnego, no bo nie każdy obiekt jest podobny do drugiego, więc musimy do każdego podejść indywidualnie. Oczywiście zachęcam do zakupu czy sporządzania projektów technicznych, bo to jest bardzo ważne. Później realizacji modernizacji według tych projektów i przypilnowanie wykonawców, żeby spojrzał w projekt i przeczytał instrukcję wyciągniętą z pudełka zaworu, a nie wyrzucał ją od razu razem z opakowaniem. No i później realizacja modernizacji. Kolejny krok, no to zawsze zachęcam do prowadzenia stałych analiz zużycia i ciepła, i wody, i ciepła na podgrzanie. Tak. W czym pomógłby nam ciepłomierz Danfossa ultradźwiękowy? Panie Jerzy, na koniec jedno koniec zdanie. Takie zdanie. Takie napisałem panu zdanie, bo na pewno będzie zima w tym roku. Mamy taki kraj, że już gdzieś tak na koniec września zaczynamy często grzać, a czasem i na początku, więc. A ciepłą wodę mamy cały rok, więc temat jest jakby cały czas aktualny. Zapraszam do kontaktu ze mną. Tak, tu jest kontakt do naszego eksperta. A wszelkie uwagi, które wyczytamy w czatach, na pewno odpowiemy, bo oczywiście, bo też chcemy się podciągać.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za udział w szkoleniu. Przypomnę, że naszym ekspertem był pan Jerzy Góralewicz. Kolegi, którzy dbali o kontakt z państwem na czacie, to Andrzej Hendel i Grzegorz Gładys. I ja też również się z państwem pięknie żegnam. Sebastian Brzoza. Było mi bardzo miło. Zapraszam na kolejne webinaria. Do usłyszenia, do zobaczenia.